trwa 45. edycja Radomskiej Wiosny Literackiej połączonej z 9. targami wydawnictw regionalnych. Te odbywały się w sobotę i niedzielę na placu Koraciego. Staramy się promować wydawnictwo Kameleon, które specjalizuje się w wydawaniu komiksów historycznych polskich autorów. Głównie z okresu średniowiecza, ale też z okresu II wojny światowej. Tak? Z okresu średniowiecza polecamy naszych cykl komiksów o krucjatach, czyli tom pierwszy Krucjaty, drugi Saladyn i Ryszard Dwie Serce, no i trzeci Dzieje Zakonu Krzyżackiego. Te trzy komiksy opowiadają całe dzieje krucjat, no a wątkiem przewodnim każdego z nich jest co innego. W sobotę również na placu Koraciego przy pomniku Jana Kochanowskiego odbyło się spotkanie z litewskim pisarzem Herkusem Kuncisiem. Wtedy też odbyła się premiera polskiego wydania książki Żelazna Rękawica Stalina. Kolejne spotkanie przeniesiono do biblioteki. Tam z miłośnikami książek spotkała się Manuela Gretkowska, która opowiadała o swojej nowości wydawniczej pod tytułem Przeprawa. Przeprawę warto przeczytać, jeżeli żyje się w Polsce, żeby zobaczyć ją może innymi oczyma. Kobiety, która próbuje sobie radzić z polityką, z życiem rodzinnym, bo ta przeprawa to jest nie tylko moja przeprawa na piękną wyspę Kretę, ale też przeprawa z rodziną, z mężem, z dzieckiem dorastającym, COVID-em, wojną, która dotknęła naszą rodzinę, wojna w Ukrainie w sposób, którego się nie spodziewaliśmy. I kończy się chyba happy endem. Myślę, że tak się skończy Polska również happy endem. Niedzielę rozpoczęły warsztaty dla dzieci stworzenia Excalibrisu, połączone z wybijaniem limitowanych żetonów w związku z 45. edycją Święta Literackiego w mieście. O stanie radomskiej literatury debatowano w Teatrze Powszechnym w Radomiu. W dyskusji udział wzięła Olga Górska, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, Tomasz Tyczyński i Wojciech Kajtoch. Debatę prowadził Michał Nogaś. Kolejne autorskie spotkanie z Filipem Springerem na placu Koraciego i promocja jego nowości wydawniczej Mein Gott, jak pięknie. I na koniec spotkanie z Katarzyną Bondą w kinie Elektrownia. Niedzielę zamknął spacer śladami ławek literackich zorganizowany przez Stowarzyszenie Teatr Resursa. We wtorek spotkanie z Mariuszem Czubajem, tym razem na tarasie Muzeum Malczewskiego. A środę kończymy nietypowo, bo pasmem tematycznym, które nazwaliśmy Literatura Inspiruje. O 19:00 spotkanie w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, gdzie odbędzie się koncert poezji śpiewanej. A o 20:00 w Kawiarni Otwarta wieczór improwizacyjny. Inspirowany oczywiście literaturą. Radomska Wiosna Literacka to jedno z najważniejszych cyklicznie organizowanych wydarzeń literackich w regionie.